jako, że nie wiem za bardzo, co sobie wziąć do czytania, to przejdziemy przez miejsce, gdzie trzymam sobie półkę, gdzie trzymam sobie książki do przeczytania na już. Jak widać, trochę tego jest, bo oczywiście są układane tu podwójnie. Tu jest wszystko do przeczytania, oprócz Siódmaka, oprócz albumu Siódmaka, Fantastyczne Światy, bo on po prostu nigdzie mi się nie mieści. A ty mi przyszłaś pomóc, tak? Ty mi przyszłaś pomóc, tak? Ty mi pomożesz, co mam wybrać. Ty najlepiej wiesz, co bym ja mogła wybrać, tak? Tak, ty mi pomożesz, dobrze. Skoro ty mi pomożesz, to od razu wiem, że pójdzie łatwiej. Zastanawiam się nad tym, bo ostatnio mam jakiś taki pociąg. Czuję właśnie taką nieodpartą chęć na to, żeby sięgnąć właśnie po Fale Virginia Woolf. I skoro tak, to chyba ją sobie wezmę, ale wydaje mi się, że nie przeczytam jej szybko, to znaczy nie przeczytam jej tak na raz, więc dobierzemy sobie do tego coś jeszcze. I co my tu mamy? Drugi tom Joe Abercrombiego, trylogii Pierwsze Prawo, tego na razie nie wezmę, bo dopiero co skończyłam pierwszy tom, więc no chwilkę trzeba sobie odpocząć. Wierzyliśmy jak nikt, to jest taki wyrzut, już tyle na mnie czeka ta książka. Ale jeszcze zobaczymy, jeszcze chwilę. Shugie Bane tak samo, ale jeszcze też nie. Co byśmy tu jeszcze mogli wziąć? Tutaj może to, może Kalina Michela, Kraina Traw. W sumie pasowałoby zaczynać, ale nie mam go tutaj. Chciałam w sumie też przeczytać w końcu Izbicę Rafała Hetmana, bo ta książka chyba też została ostatnio nagrodzona. Nie nagrodzona jeszcze, nominowana do tych nagród reportażowych z Kapuścińskiego, więc pasowałoby ją przeczytać. Śliczna notka doktora Josepha. Harry Potter, no Harry Potter to jest nie mój, to jest do czytania dla mojego męża, przez to tutaj on sobie jeszcze leży. Marie Curie, może biografię Ewy Curie, o Marie Curie, ale ta książka jest trochę gruba na razie. Ciężko wyjąć. W ogóle nachodziło mnie też ostatnio, żeby przeczytać Kurtykę, albo mam tutaj gdzieś Bieleckiego, książkę o Bieleckim. Ale jest to raczej będzie zimowa taka. Zimowa aura raczej w tych książkach panowała. I chyba. A teraz na polu już jest tak ładnie. Więc chyba ją jeszcze zostawię. Chociaż nie ukrywam, że trochę mnie kusi. I w sumie te książki są pożyczone, więc pasowałoby je przeczytać i oddać. Ale chyba to będzie ten czas, kiedy ja przeczytam Drogę Cormaca McCarthy'ego. Ta książka i tak też jest takim dużym wyrzutem. Powinnam ją już czytać. Czuję tak, że powinnam ją już czytać dawno temu. Arcydzieło jednego z najlepszych pisarzy amerykańskich. Opowieść o drodze. Opowieść o skazanej na tragiczny koniec wędrówce. Ale tutaj jest właśnie to. Jacka Dukaja, ta, nie wiem jak to się nazywa, polecajka Jacka Dukaja, niewiele znam książek tak silnie grających na emocjach. I też słyszałam o tej książce, że ona właśnie jest oszczędna w słowach, oszczędna w stylu, ale bardzo głęboka treścią. I chyba to jest ten czas, żeby się przekonać, co ma do zaoferowania dla mnie ta książka. Mam nadzieję, że mi się spodoba i jako drugą książkę będę podczytywać Fale Virginia Woolf. Więc można powiedzieć, że na ten vlog, a jeszcze tu przełożymy, żeby ładnie ułożyć może taki kadr, na ten vlog to będą te dwie takie, można powiedzieć, wiodące książki, które będę czytać. Taki jest plan.
Nie dawałam znać, ale skończyłam drogę Cormaca McCarthy'ego i muszę powiedzieć, że to jest naprawdę dobra książka. Ja rozumiem też pewne zarzuty, które jakby niektórzy kierują względem tej książki, bo mamy tu jakby bardzo okrojony świat. Mało nam zostaje wyjaśnione pod względem fabularnym, pod względem pewnej budowy świata. To jest post-apo. Świat został zniszczony w takiej wersji, jaką my go znamy obecnie. Co się stało, nie wiadomo do końca. Nie jest to jakby tłumaczone. Wiemy, że były jakieś pożary, że ludzkość znalazła się w wielkim niebezpieczeństwie, że niektórzy tylko ocaleli, że nie ma jedzenia, nie ma czystej wody, nie ma, nie ma podstawowych warunków do przeżycia, ale nie jest nam tłumaczone, co dokładnie się stało. Jest to też pewnego rodzaju dystopia, bo świat, w którym znajdujemy się, jest niezwykle niebezpieczny. Bohaterowie przemierzają, wydawać by się mogło, Amerykę. Znaczy, wydaje mi się, że jest to Ameryka, że jest to kontynent Ameryki Północnej. I oni zmierzają nie wiadomo skąd i do końca wiemy, gdzie zmierzają, na południe, ale po co? Też do końca nie wiemy. Jest to taki jakby ogólny koncept, że idą szukać dobrych ludzi. Ale cała ich podróż jest najeżona niebezpieczeństwami, walką o życie, walką o przetrwanie. Głodują, nie mają się gdzie schronić. Nie wiedzą, co zjedzą, kiedy zjedzą, skąd wezmą jedzenie. Dodatkowo starają się unikać wszelkich innych ludzi, bo to spotkanie z innymi osobami mogłoby się skończyć śmiercią, więc są to bardzo niebezpieczne okoliczności i droga nie jest łatwa. Poznajemy tą historię z perspektywy ojca i syna. Oni nie mają nikogo, mają właśnie tylko siebie. I jeżeli właśnie pozostać na tej warstwie fabularnej, to nie ma tu tak wiele, bo też sceny przeplatają się albo powtarzają się co jakiś czas. Wręcz te same dialogi oni ze sobą wymieniają. Te same podobne wydarzenia ich spotykają. Ja też mi się tak złożyło, że czytałam tą książkę dłuższy okres czasu. Czytałam ją przez około 2 tygodnie fragmentami, bo nie miałam tyle czasu na czytanie, ile bym chciała mieć. I akurat uważam, że to było dobre.
że to było dobrze, bo miałam czas też, żeby tą książkę jakby, tą historię przetrawić, przemyśleć te poszczególne fragmenty i też właśnie inaczej je odebrać, inaczej jakby, albo może mocniej je odebrać niż tylko po prostu przebrnięcie przez tą warstwę tekstu. I jest to książka, historia trudna. Mi nawet w tym momencie trudno jest o niej mówić. Po prostu zacinam się, bo tyle jakby emocji jakby buzuje pod powierzchnią i to są trudne emocje. To są trudne emocje, bo ta historia jest trudna. Też ten przekaz jest trudny, jest taki brutalny, obrzydliwy, ciemny. Jakby już miało nie być dobra i piękna. Więcej, jakby jak skończyłam czytać tą książkę, to trochę mnie ona właśnie wypruła, trochę mnie przytyrała, trochę po prostu coś we mnie rozwaliła tak, że nie wiem, kiedy to się w ogóle poskleja. Mam tyle przemyśleń, ona jakby tyle jakby zrobiła w mojej głowie. Wiem też, że po przeczytaniu Głodu Martina Kaparosa, tego wielkiego reportażu na temat głodu na świecie, że są ludzie, którzy żyją w ten sposób, jak jest opisane tutaj w tej książce, że oni są niepewni jutra, oni nie mają przyszłości, oni nie wiedzą, co zjedzą, czy zjedzą, za co kupią jedzenie dzisiaj, jutro. Nie są w ogóle jakby, nie mogą żyć w pełni życia tak, jak człowiek to powinien żyć, tylko walczą o przetrwanie, walczą o swoje przetrwanie, swoich rodzin. Jest to właśnie niezwykle trudne. I to nie jest jakby historia do końca wymyślona, która nie zdarza się, bo dzieją się takie rzeczy. To jest to właśnie obrzydliwe oblicze tego świata, w którym żyjemy. Więc czytając jakby o tym tutaj, to też jakby z podwójną mocą jakby dociera do mnie. Czytając o takich sprawach. Dodatkowo tutaj jest też napisane na tyle tej książki, że ona otrzymywała się na liście bestsellerów New York Timesa przez 6 tygodni. I też zaczęłam się zastanawiać, dlaczego jakby do tak wielu ludzi dotarła i przez tak długi czas też trzymała jakby ich ta historia, nie mogła do końca wypuścić ze swoich objęć. I doszłam do takiego wniosku, że ona jest napisana w sposób niezwykle prosty, oszczędny, bez jakichś zbędnych ozdobników. To jest taki szorstki styl wręcz, taki bezpośredni, tu nie ma owijania w bawełnę, a jednak przekazywane są największe takie wartości, największe treści o trudnych sprawach, mówione w sposób taki niezwykle prosty. Dosadny i rzeczywiście grający na emocjach, uderzający w takie jakieś struny, wrażliwe, bym powiedziała wręcz, wrażliwe struny i odbija się to w czytelniku, odbija się to w człowieku. I też myślę, że wiele ludzi może się utożsamić z taką walką o przetrwanie. Bo jest tyle też takiego właśnie zła na świecie, walki pewnej, jakiegoś brudu. Ile jest ludzi, którzy żyją od pierwszego do pierwszego w strachu, bo boją się, że im braknie, że im nie wystarczy, że zdarzy się jedno jakieś nieprzewidziane wydarzenie, na przykład uraz zwykły i oni jakby są skończeni, bo ich nie stać na leczenie, bo zbankrutują, bo dostaną wysoki rachunek za leczenie, albo cokolwiek się wydarzy. Stanie się cokolwiek samochodem, stanie się cokolwiek dziecku, nie wiem, psu, zwierzęciu i to jest dla nich na przykład za duży wydatek i oni już są po prostu w sytuacji zagrożenia swojego bytowania. I to nie wspominając o jakichś ekstremalnych sytuacjach, o jakichś ekstremalnych żywiołach, czy takiej sytuacji jak wojna, czy jeszcze przeróżnych, nie wiem, plag, czy różnych jakichś właśnie katastrof, tylko w zwykłym, jakby w zwykłym codziennym bytowaniu, w zwykłym codziennym życiu. Ile ludzi się zastanawia nad tym, czy oni będą mieć na jedzenie na przykład, albo na leki, albo na jakąkolwiek nieprzewidzianą sytuację. Takich ludzi jest mnóstwo. Takich ludzi jest mnóstwo na całym świecie i takich ludzi jest mnóstwo w krajach
pierwszego świata, jakby wysoko rozwiniętych, wydawać by się mogło bogatych. I to też jest jakby... To też jest jakby coś, co bardzo uderza. I bardzo ta książka jakby, można powiedzieć, zwraca uwagę na takie sprawy. Pod pokrywką tej historii postapokaliptycznej, że my nie musimy czekać do jakiejś wielkiej postapokaliptycznej sprawy, żeby nam już teraz brakowało, żebyśmy się teraz już znajdowali, niektórzy z nas, w takich niebezpiecznych okolicznościach. I to jest niezwykle jakby przytłaczające. To jest jakby trudne, no nie, ale no, to jest też pewna rzeczywistość, o której jakby nie trzeba odwracać, nie wolno wręcz odwracać z oczu. Tylko jakby wiedzieć, że tak jest i to może też przytrafić się każdemu praktycznie. No większość z nas, większość z ludzi jednak nie jest jakimiś super bogaczami, którzy są odporni na wszelkie takie przeciwności losu związane z dobrami materialnymi. Tutaj słyszałam też zarzuty, że oni nie mówią między sobą o niczym praktycznie. Bohaterowie, jakby ojciec z synem, tylko z jakby podstawowych takich sprawach. Są w drodze, a nie wiem, nie prowadzą filozoficznych rozpraw. I moim zdaniem to jest głupi zarzut, bo w świecie, w którym oni się znajdują, który jest tak niebezpieczny, w którym oni nie mają zapewnionych podstawowych rzeczy, jedzenia, schronienia, co chwilę na przykład przemakają, bo ich złapie wichura, przemarzają, burza jakaś, nie mają co jeść, a jeżeli już mają, to nie są to pełnowartościowe posiłki, tylko no co tam dopadli, no czyli raz jakiś owoc, raz jakieś coś niepewnego, raz jakieś przeróżne odpadki, coś, co znaleźli gdzieś. No więc nie są to takie zdrowe, pełnowartościowe, zbilansowane posiłki, tylko no co się udało dostać. I jeżeli oni nie mają podstawowych, zapewnionych tych potrzeb, to jak oni mają pójść dalej? O czym oni mają rozmawiać? Oni są głodni, umierający wręcz z głodu i oni mają rozprawiać o pięknie, o sztuce, o jakiejś filozofii może, albo... No to by było wręcz niebywałe. Ludzie, którzy nie mają zapewnionych, jest przecież ta piramida potrzeb Maslowa i ona jest nie bez kozery przetaczana. Znaczy nie w tej książce, ale generalnie, że jest, że istnieje. Jeżeli człowiek na przykład nie dojada albo marznie, to on nie myśli. Jego myśli nie są zajęte myśleniem o wspaniałej muzyce, o dziełach sztuki, o rozprawianiu nad swoim losem, o przyszłości ludzkości, o przeszłości, dokąd zmierzamy, kim jesteśmy. Nie, oni myślą tylko o tym, że są głodni i kiedy oni zjedzą i czy zjedzą. Tylko o tym myślą. To też bardzo mocno przebijało z tej książki właśnie, gdzie Martin Kaparos szukał odpowiedzi na zadane pytania wśród właśnie ludzi, którzy głodowali. Oni nie mieli marzeń, oni nie mieli jakby planów na przyszłość. Ich najbliższym planem był najbliższy posiłek. I jakby to też można tutaj jakby zauważyć. I to jest jakby rzeczywistość. Nie napełni się brzucha rozprawami o filozofii, więc ludzie, którzy podejmują takie zarzuty, trochę ich nie rozumiem. Albo po prostu może oni nie wiedzą o pewnych rzeczach. Ja miałam trochę wyrzut do siebie, że tak długo zwlekałam z czytaniem tej książki, bo ona już trochę wisiała jakby na mojej liście do przeczytania książek, ale teraz stwierdzam, że dobrze, że tak wyczekałam jakby niecelowo, bo gdybym ją przeczytała właśnie w młodszym wieku, to mogłam się skupić tylko na tej warstwie fabularnej, jakby tej pierwszej, nie wiem, przygodowej, chociaż brzmi to nieciekawie, jak się mówi o tej książce, że jest przygodowa, ale no na tej pierwszej warstwie z tekstu i mogłam nie zauważyć tych różnych spraw pod spodem. Bo na pewno wymaga to książka czytelnika dojrzałego, takiego świadomego, który doceni jej wartość.
Chociaż wydaje mi się, że ona jest do tego stopnia metaforyczna, że ona dla każdego może zrobić coś innego, wyzwolić w nim inne myśli. We mnie wyzwoliła takie, ale ktoś inny może mieć jakieś inne przemyślenia i ona może dać mu coś innego. Więc no, tak mi się wydaje, że to może być jakby dla każdego coś innego, ale na pewno nie jest jakby przyjemna. Przyjemna książka, nie wiem, comfort read czy coś w tym stylu, to nie będzie to. To jest książka, która jakby trochę może zmienić coś, myślenie jakieś, albo pozwoli pewne sprawy właśnie poukładać, przemyśleć, o może o jakichś rewirach, których nigdy się ktoś nie zastanawiał. Jest to na pewno trudna i to będzie trudna przeprawa, może być trudna przeprawa. Ja myślę, że nie zapomnę szybko o tej książce. Będę jakby wracać myślami do tej książki, jakby przetrawić dalej tą historię. W ogóle nie wiem, jakoś tak trochę ona mnie przygniotła. I nie wiem, jakby nie wiem, kiedy się po tym pozbieram po prostu, bo jest trochę trudno. W ogóle mam nadzieję, że nie brzmi jakoś moralizatorsko albo jakoś nie wiem jak, ale po prostu próbuję trochę opowiedzieć o swoich jakichś tam przemyśleniach, a to co mam w głowie, a to co jakby wydobywa się z moich ust, to są jakby dwie różne rzeczy. Nie mogę cię do końca wysłowić w jakichś takich słowach. Nie mogę do końca przekazać to, co o niej myślę, bo tych swoich myśli, bo to jakby jest tak, wręcz aż czuję, jakby to było coś zbyt intymnego. Cały czas w ogóle jak mówię, to mam taką gulę w gardle, nie mogę do końca się jakby wypowiedzieć. Nie wiem, jest to coś, na pewno dobra literatura, na pewno warta przeczytania i ja rekomenduję, ale zaznaczam też, że nie trzeba się śpieszyć, że nie trzeba do niej podchodzić, do tej książki, jak coś wartego odhaczenia, w sensie wartego odhaczenia, żeby tylko odhaczyć na liście, żeby był przeczytany głośny tytuł, nagrodzona książka Pulitzerem i innymi nagrodami, żeby tak nie podchodzić do niej, sięgnąć po prostu i zobaczyć, co ona zrobi, co się stanie, bo może się stać dużo, może ona to dać. Tu jest raptem 250 stron i też czcionka jest duża. Dużo jest miejsca na stronach. A mam wrażenie, jakby to była taka 1000-stronnicowa przeprawa. Jakby to było dużo, 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 dużo więcej. I to dobrze. To jest generalnie dobrze. Pomimo, że to jakby te myśli są niełatwe, ale to jest też jedna z tych książek, które jakby udowadniają mi, że warto czytać, że czytanie może coś zmieniać. Książki mogą zmieniać pewną rzeczywistość. Przynajmniej moją. Jeżeli nawet nie świata, to moją. Moją rzeczywistość mogą zmieniać i popychać mnie jakby. Popychać mnie poza te moje jakieś granice umysłowe. Wypychać jakby z tych bezpiecznych przestrzeni i ta książka zdecydowanie dla mnie to robi. Miałam czytać jeszcze Virginia Woolf, Fale, ale szczerze to ta historia wypchnęła wszystkie inne w tym momencie. Skupiłam się tylko na niej. Zresztą przeczytałam tam jeden rozdział Fali, pierwszy i tak nie do końca zaklikało i stwierdziłam, że nie będę się jakby zmuszać, nie będę się na siłę męczyć z tamtą książką. Zostawię ją na kiedy indziej. No i była jakby tylko ta książka zawładnęła moim światem, więc stwierdziłam, że nie będę jej zabierać tej przestrzeni, żeby mogła dobrze wybrzmieć. No i co, jakoś tak trudno mi było powiedzieć o tej książce, ale... Nie wiem, co mam powiedzieć więcej. Skończę na tym.